Prosiłam panią z każdego stolika. Panie będą prezentowały modelki, a właściwie modelki będą się pokazywały najpierw jury, później państwu. I w ten sposób trochę przybliżą się do nas wszystkich, pokażą to, co dziewczyny wykonały dzisiaj. Przypomnę, tematem przewodni 12 mistrzostw makijażu Puchar, dyrektor generalny Jursztyńskiej Szkoły Wyższej, jest Królowa Disco. Warto by się było zapytać szklanej kuli, kto będzie tą królową disco. Okaże się już za pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Zapraszam Martynę i Joasię na środek. Tak, na środek. Bardzo prosimy o oklaski. Dziewczyny tego potrzebują. Już jest pewnie teraz w kosmesie, ale widać było zaangażowanie i to, że to jednak pobudza adrenalinę. W oprowadzaniu modelki pomoże nam pan Piotr. I pana Piotra zapraszamy. A modelka wykorzystuje swój czas i czaruje najpierw jury, a później państwa. A ja mam pytanie do Martyny. Martyna, powiedz mi, no opisz w kilku słowach swoją królową disco. Dla mnie królowa disco to osoba, która właśnie wyróżnia się na parkiecie. Ja inspirowałam się naszymi polskimi latami 80. i tym, żeby blask jej oczu błyszczał w kulach reflektorów i żeby była widoczna, stąd ten różowy kolor. Dziękuję bardzo. I może jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, jakie detale makijażu podnoszą wartość artystyczną twojego projektu? Ja przede wszystkim inspirowałam się muzyką 80., polską muzyką lat 80. i można było zauważyć w tych teledyskach, że wszystkie makijaże były wyciągnięte na skronie. Stąd ten element jest już zastosowany u mnie. I oczywiście brokat, tak? Bo lata 80. jak najbardziej kojarzą mi się z brokatem. Dziękuję bardzo. Prosimy o oklaski. Uczestniczka pierwsza Martyna Dziczek, modelka Joanna Bieniek. Pan Piotr właśnie przeprowadził nam przepiękną dziewczynę. Dziękujemy bardzo. A na środek zapraszamy Agatę Droszkowską i jej modelkę Adrianę Smolińską. Identycznie proszę pana Piotra o pomoc. Pan Piotr zabiera modelkę, prezentuje, pokazuje nam. A ja mam oczywiście pytanie do koleżanki. Proszę, powiedz mi, co zainspirowało cię do takiej kreacji, takiego make-upu? Początkowo zainspirowana była Madonna, która wprowadziła właśnie taki szał na głowie, duże, duże całej stylizacji też. Jest tutaj ramoneska i kolorowe biżuterie, które ona też wprowadziła i takie, co można było na imprezie zobaczyć, właśnie taki szał, róż, kolor i ogólnie to był taki słodki. Taki tutti frutti. I prawie. Dobrze, okej, dziękuję bardzo. Proszę, powiedz mi jeszcze, jakie detale makijażu podnoszą wartość artystyczną twojego projektu? O, ten kolorowy makijaż mini róż, jest właśnie taki, jak powiedziałam, słodki i cukierkowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uczestniczka numer 2. Modelka już wróciła na swoje miejsce. Dobrze, zapraszam Luizę i Aleksandrę. Luiza to uczestniczka, Aleksandra to oczywiście modelka, ten Piotr pomaga nam. A ja Luizę biorę w swoje ramiona. Luiza, powiedz, co zainspirowało cię do takiej kreacji? Przede wszystkim amerykańskie nastolatki chodzące na dyskoteki. Amerykańskie nastolatki i dyskoteki. Okej, okay. A powiedz właśnie, jeśli chodzi o detale makijażu, jak myślisz, co podniosło wartość artystyczną tego twojego projektu? Myślę, że przede wszystkim brokat, ona miała błyszczeć i błyszczy. Czyli to, co, o czym mówiliśmy wcześniej, dużo brokatu, dużo błysku lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosimy o
czasie. Dyskoteki. Dyskoteka amerykańska była inspiracją Luizy do stworzenia takiego właśnie make-upu. Zapraszamy na scenę Angelinę Czartarnowską i Edytę Ciak. Angelina ma swoją widownię. Okej. Dobrze, pan Piotr pomaga nam oczywiście. Dobrze, modelka się prezentuje, ale proszę bardzo, ile się tu świeci. Dobrze, dobrze. No to ja mam pytanie. Po prostu zrób z mojego oderwania, zaskoczyłaś mnie, to nie widziałam tego na scenie, proszę. Powiedz mi proszę, Karolina, co było inspiracją do stworzenia takiego makijażu, takiej kreacji? Oczywiście lata 80. Styl Madonny, któż nie zna piosenki Like a Virgin? Szaleństwo na parkietach dyskotekowych, pełno światła, brokatów. No i pełno światła, bo brokatów mamy właśnie. A powiedz jeszcze, co według ciebie, jakie detale tego makijażu podniosły właśnie do tego, co wyglądała artystyczną? Oczywiście brokatów. Na ustach, na oczach, przykuwając uwagę. Przede wszystkim. I tak jak w 80. Ciemne oko, ciemne usta. Dziękuję bardzo. Dziękuję i brawa. A teraz na środek zapraszam Magdalenę i Paulinę. To nie taniec, to będzie jazda. Modelka prezentuje się, czaruje, zrobi parę kilometrów, ale wróci do nas, wróci. A ja mam pytanie oczywiście podobne jak do poprzedniczek. Proszę powiedzieć mi, co zainspirowało ciebie do tego, żeby stworzyć taką, a nie inną kreację i taki, a nie inny make-up? Do tej stylizacji i make-upu zainspirował mnie film Życie na Brodkach. To było z lat 80. taki przełom lat 70. 80. i dokładnie tak wyglądali wszyscy, którzy była tam wielka dyskoteka i mieli te różne dzwony kolorowe, oczywiście brodki do przełom. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o detale, co ty tam powiesz w tym temacie, który podniosł wartość artystyczną, na co ty tak przede wszystkim postawiłaś? No na pewno na kolor róż niebieski, taki błyszczący. I to biżuteria. Makijażu. No, jest ten róż, jest róż i dużo się błyszczy. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. I została nam jeszcze Ania i Natalka. Zapraszamy. Pan Piotr chwyta modelkę i idziecie czarować. Ja proszę ciebie tutaj do mnie. Ja do poprzedniczek mam pytanie. Powiedz mi, jeśli chodzi o inspirację, albo może inaczej, opisz nam twoją królową disco. Moja królowa jest szalona, nietuzinkowa, eklektyczna, elegancka, jest bardzo kolorowa, a jednocześnie nieco przerysowana. Czyli wszystko w jednym, bo szalona i elegancka i nieprzerysowana. Są takie? Pewnie, że są. Nie, że są. A jeśli chodzi o detale? Detale przede wszystkim elektryzujące kolory, które współgrają ze sobą. Połączenie pasteli i brokatu. No i wszystko oczywiście błyszczy. No i wszystko oczywiście błyszczy. Mamy ostatnią naszą królową. Królową disco, szaloną. Ale z drugiej strony bardzo fantastyczną, ogromne brawa dla wszystkich, dla wszystkich uczestniczek i wszystkich modelek. Jeszcze raz poproszę. To jest szósta nasza królowa disco. A
Kto dzisiaj wygra? Dowiemy się za paręnaście minut. Ta część konkursowa w tym momencie zupełnie się kończy. Zapraszamy jury na obrady, natomiast Państwa proszę pozostanie, bo już za chwilę, tylko kiedy zbierzemy stoliki tutaj ze sceny, będzie pokaz taneczny. Serdecznie zapraszamy o pozostanie z nami. Dziewczynom dziękujemy. Macie teraz chwilkę wolnego czasu, myślę paręnaście minut i widzimy się po przerwie. Dziękuję. Stanowisko numer 1.
co? Jeszcze nie uciekać, nie wiem, gdzie to no i przyszła pora na zwycięstwo. Pierwsze miejsce. Piękna, królowa disco. Dziękujemy pięknie.